1-0 start. Witajcie na weekendowych zajęciach, kilka w czasach zarazy. Więc przepraszam za to mało opóźnienie. Zazwyczaj zaczynam parę minut wcześniej, ale musiałam zrestartować internet domowy. Więc mam nadzieję, że teraz będzie wszystko działało tak jak należy, tak jak powinno. Więc żeby nie przedłużać zanadto, na samym początku wyłączcie albo wyciszcie swoje komórki. Jak widzicie, ja mam tutaj tryb samolotowy, więc nikt nie będzie nam przeszkadzać. Natomiast chciałabym puścić muzyczkę. Więc proszę, dajcie znać, czy ją gdzieś tam trochę w tle słychać. Jeżeli nie, to podgłośnie, jednakże nie mogę jej za głośno dać, bo albo nie usłyszycie mojego głosu, albo co gorsza, zostanie wszystko wyciszone przez Facebooka, bo teoretycznie nie ma praw autorskich, mimo wykupienia Spotify'a, to się milczy. I dajcie mi chwilę na jakąś szybką wodę, jak widzieliście po zdjęciach, koty śpią, więc dzisiaj na nich nie będzie przeszkadzać. I tak, mam tam z boku moje inne rzeczy, nie tylko do jogi, ale do jakichś tam fitnessowych spraw, masażów, więc tak, od tygodnia testuję nową matę. Okej, pół minuty i jestem z Wami. Do pokoju zamknęłam, żeby mój ukochany się nie martwił, że coś się dzieje. Dajcie znać, czy wszystko jest w porządku, czy widać, czy słychać, czy muzykę też słychać. Przede wszystkim teraz Facebook robi dziwne rzeczy, więc chyba muszę sprawdzić po raz kolejny. Tak, wiecie, to jest chwila, moment i człowiek zaczyna się ze wszystkim gubić i widzę, że chyba jest wszystko ok. Dobra, to powoli będziemy zaczynać. Zacznijmy od tego, że ja dzisiaj mam przy sobie, tak jak widzicie, dwa bloczki, które możecie równie dobrze zastąpić książkami. Mam ręcznik, którym zastępuję mój kocyk do jogi. Akurat wszystko jest w praniu. Mam pasek, zwykły pasek, którego używam do mojej... Super, dzięki Mariolu. Zwykły pasek, który używam do płaszcza, więc to nie musi być nic specjalnego, będziemy tych rzeczy używać, więc ostatnie pół minuty na to, żeby je sobie przyszykować albo mieć gdzieś w zanadrzu. Oczywiście postaram się również dawać Wam znać i pokazywać, jak można sobie obejść właśnie nieposiadanie tych rzeczy w jodze, więc okej. I dzisiaj... Jezu, za dużo gadam. Ale niektóre rzeczy są dosyć ważne. Więc postanowiłam zrobić coś takiego, że rozróżnić troszeczkę tą jogę. Więc widać. Super. Więc postanowiłam troszeczkę rozróżnić jogę i w soboty będzie to raczej joga łagodniejsza. Dużo osób mnie prosiło o jogę dla kręgosłupa. To będzie taka joga, gdzie każdy może sobie do niej dołączyć, niezależnie od tego, czy miał kręgosłup chory, czy też jakąś przepuklinę, czy też jest w ciąży. Zazwyczaj to będą o wiele łagodniejsze rzeczy niż te, które robię zazwyczaj. Natomiast we wtorki sobie zrobimy też taką troszeczkę żywszą jogę, bardziej winiasową, bardziej, nie powiem, że powerową, bo to nie będzie power yoga. Jak Was nie widzę, to też nie mogę Was poprawić, a w Paryżu już trzeba mieć przynajmniej to podstawową wiadomość na temat własnego ciała i na temat jogi,
Więc raczej bym się skłaniała ku takim poziomowi bardziej open, a w sobotę będzie bardziej poziom początkujący. Oczywiście medytację może robić każdy bez względu na wiek, problemy zdrowotne lub też nie, więc w czwartek też może każdy dołączyć. Więc zacznijmy sobie od chwilowego wyciszenia. Usiądź więc w wygodnej pozycji, to może być Siddhasana, tak jak widzisz. Może to być Sukhasana, gdzie Twoje łydki są bardziej skrzyżowane, ale postaraj się, żeby Twoje biodra były trochę wyżej niż poziom kolan. Jak widzicie, Sukhasanie, moje biodra są tutaj niżej, kolana idą w górę, dlatego w tym wypadku warto coś podłożyć sobie pod biodra, żeby kolana miały miejsce, żeby opaść. Dzięki temu kręgosłup jest wydłużony i pachwiny tak bardzo się nie męczą. Więc następnie połóż swoje ręce na kolana bądź też na uda. Opadnij biodrami mocniej w dół, możesz pokręcić się tutaj w jedną, w drugą stronę, żeby umościć swoje miejsce. Odłóż ręce luźno na kolana bądź też na uda i powoli zamknij oczy. W ciągu najbliższych kilku oddechów zacznij wydłużać oddech, uspokajać go. I tak samo bicie Twojego serca. Powoli, stopniowo poczuj, że Twoje ciało się rozluźnia. I mimo tego, że cały czas starasz się trzymać wydłużony kręgosłup, to Twoje stawy i mięśnie powoli rozluźniają się, tak jakby ktoś wypuszczał napięcie z nich, jak powietrze z opony. I znać w tym rozluźnieniu pewnego rodzaju lekkość. Znać również tą lekkość w wydłużaniu swojego kręgosłupa. Poczuj, jak kręgi delikatnie unoszą się nad sobą, tak jakby były wypełnione helem, a Twoja głowa czuje się jak balon na nitce, stworzonej właśnie z tych kręgów. Możesz nawet tutaj poczuć delikatny ruch wewnątrz Twojego ciała. Trochę tak, jakby ono nie miało początku ani końca. I podobnie z Twoim oddechem. Łagodny, spokojny, długi. Ale postaraj się, żeby również tutaj ten oddech jakby był okrągłą całością. Jakbyś nie mogła powiedzieć, nie mógł powiedzieć, gdzie jest jego początek, a gdzie koniec. Jakby zataczał kręgi, niczym spirala po Twoim życiu. Dzisiaj sobie zrobimy bardzo delikatną pranayamę. Nazywa się ona Bramuri. I polega ona na tym, że mruczymy, jakbyśmy chcieli powiedzieć literkę M na całą długość wydechu, starając się jednocześnie zamknąć nasze uszy. Możesz tutaj położyć ręce na uszach albo nawet zatkać małżowiny uszne.
tak żeby poczuć, jak ta literka M wibruje w całej Twojej głowie i klatce piersiowej, tak jakby wewnątrz Twojego ciała było zamkniętych 1000 os albo pszczół. I sobie zrobimy to 3 razy. Możesz trzymać tutaj ręce luźno na swoich udach, kolanach, bądź tak jak ja, zamknąć swoje uszy, jakkolwiek, czy tylko przyciągasz palce małżowim, czy zapinasz, zamykasz całe uszy, przykładając tam całe dłonie. Na samym początku weź bardzo głęboki wydech, wypuszczając całość powietrza z Twojego ciała. Postaraj się mieć zamknięte oczy. Następnie zamknij swój oddech, weź całkowity wdech, napuszczając powietrze do calusieńkiej klatki piersiowej. Następnie znowu bardzo głęboki wydech. Zamknij tutaj swój oddech, przyłóż swoje ręce do uszu i następnie zrób wdech i 3 razy oddech bramą. Po tych 3 oddechach bramur i odłóż swoje ręce z powrotem w dół na kolanach lub na udach. Poczuj pewnego rodzaju lekkość w swojej głowie, klatce piersiowej. Ten oddech ma na celu nie tylko zacząć wibracje w górze naszego ciała, co stwarza przestrzeń do kreatywności, myślenia, ale również wibracja delikatnie rozluźnia Twój kark i kręgosłup, szczególnie szyjny i ramiona. Być może teraz możesz poczuć delikatną lekkość w swojej obręczy barkowej. Połóż swoją jedną dłoń następnie na sercu i drugą dłoń na pierwszej. Z wdechem wydłuż swój kręgosłup. I na wydechu zrób pokłon. Głowa idzie w dół w kierunku właśnie Twojego serca. I na dzisiejsze zajęcia postaraj się zrobić intencję. Pozwolić jej, żeby osiadła we wnętrzu Twojego serca niczym małe ziarno, z którego kiełkuje piękny owoc. Przepraszam, piękna roślina. Z owocami. Niech będzie. Kiedy już znalazłeś swoją intencję, pozwól jej tutaj osiąść i zakiełkować pod Twoimi dłońmi. I następnie powoli zacznij otwierać swoje oczy. Unieś swój wzrok ku górze. I przechodzimy do ruchliwej części naszych dzisiejszych zajęć. Więc na razie przenieś swoje rzeczy, tak żeby Tobie nie przeszkadzały. I zaczniemy od pozycji leżącej z kolanami ugiętymi. Czekajcie, sprawdzę, czy coś tutaj było. Cześć Marzenko. Czasem jest tak, że coś pisze, że na przykład jest nie tak, więc wolę się upewnić. Szybki koczek.
Więc połóż się całkowicie na macie, stopy są tutaj, stopy są na macie, kolana są ugięte. Myślałam o kolanach, powiedziałam o stopach. Ręce wzdłuż ciała, nogi na szerokość Twoich bioder. Unij swoją klatkę piersiową, przesuń swoje dłonie, swoje łopatki trochę bardziej do siebie. I zaczniemy bardzo delikatnie od pozycji mostu, czyli zacznij podkurczać kość ogonową, biodra, unosić je ku górze, unosić klatkę piersiową ku górze. Zostań wtedy tutaj, kiedy znalazłeś swoje maksimum uniesienia. I teraz uwaga, pociągnij kość ogonową do Twoich kolan i kolanami jeszcze bardziej w dal. Nie wiem, czy to widać, ale to jest tak, że kolana ciągną w tamtą stronę. A jednocześnie rozluźnij szyję i przyciągnij mostek trochę bliżej Twojej szyi, aż zobaczysz, że jesteś w stanie unieść się troszeczkę wyżej. Zostań jeszcze jeden oddech. I z kolejnym wdechem unieś pięty nad matą. Mam nadzieję, że się nie ślizgasz. Wysuń swoje łopatki i robiąc masaż kręgosłupowi, kręg po kręgu unieś, opuść go do dołu. Ja mam problem z wysławianiem się. Za mało niebieskiego koloru. I zrobimy to raz jeszcze, czyli najpierw zacznij podkurczać kość ogonową. Unieś swoje biodra w górę, jedna linia. Pociągnij kolanami w dal, mostkiem bliżej do Twojej brody, luźna szyja. I z kolejnym wdechem unieś pięty i powoli opuść swoje biodra w dół, kręg po kręgu, rozluźniając Twoje plecy. I dodamy sobie tutaj do tego ręce. Najpierw zróbmy to w formie winiasy. Z wdechem unieś swoje ręce ku górze i następnie ponad swoją głowę. Jeżeli to sprawia Tobie jakikolwiek problem, dyskomfort obręczy barkowej, rozszerz swoje ręce, możesz nawet do pozycji kaktusa. I z wydechem będziemy tutaj szli rękoma z powrotem. Pamiętajcie, że ręce nie są tutaj luźne. Delikatnie je napnij, tak jakby powietrze dawało opór Twoim dłoniom, żeby nie poszły całkowicie w jedną i w drugą stronę. I zrobimy to razem z podniesieniem bioder, czyli z wdechem zacznij podnosić ręce i biodra. Pamiętaj, że ręce idą trochę szybciej. Zostań tutaj, przeciągnij cały kręgosłup, kolana w dal, a mostek mocniej do brody. I następnie unieś pięty i powoli zroluj ręce i połóż pięty. I zrobimy to raz jeszcze, wdech, unieś w górę, albo nie, zrobimy szybszą winiasę i z wydechem opuść w dół i ręce idą w dół. Kręg po kręgu, unieś w górę, ręce w górę, wydłużone i z wydechem w dół. I teraz połączymy to wszystko w troszeczkę innej sekwencji. Na następnym wdechu unieś swoje biodra i swoje ręce w górę. Uwaga, z wydechem ręce idą w dół, biodra zostają. Mocniej wciśnij łokcie w matę, możesz również je tutaj ugiąć. Kolejny wdech, unieś swoje pięty z nad maty i z wydechem zroluj powoli w dół. Na matę odłóż pięty, odłóż również swoje dłonie, jeżeli łokcie były ugięte. I sobie zróbmy to trzy razy. Wdech, unieś biodra, unieś dłonie. Z wydechem pozostań biodrami, pozwól swoim rękom tylko opaść. Kolejny wdech, unieś pięty. I wydech, zroluj cały kręgosłup na matę. Odłóż pięty. I jeszcze dwa wdech. Wydech, same ramiona. Kolejny wdech, unieś pięty. I z wydechem cały kręgosłup, kręg po kręgu w dół. I pięty. I ostatni raz wdech. Wydech. Kolejny wdech, same pięty. I z wydechem kręg po kręgu w dół. Super.
rozłóż swoje ręce szeroko. Ja tutaj mam ścianę, więc muszę zrobić pozycję kaktusa, nawet jak się troszkę odsunę. Więc możesz wybrać pozycję kaktusa albo kompletnie wydłużone ramiona. Unieś swoje kolana, niech łydki będą równolegle do maty. Delikatnie wciągnij brzuch, żeby aktywować swoje centrum. I z wydechem unieś prawą nogę. Na wydechu połóż piętę na macie albo delikatnie do maty. Dołóż i kolejny wdech. Unieś nogę w górę i ugnij. Wdech, unieś drugą nogę. Wydech, połóż piętę, ale zaledwie ją dotknij, wydłużając nogę. Wdech i wydech. I jeszcze dwa razy na każdej ze stron. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I ostatni raz. Okay. I po tych kilku ćwiczeniach bardzo delikatnie opadnij kolanami na lewą stronę. Lewa strona dlatego, że powoduje nam to delikatny skręt po Twojej prawej stronie, która teraz unosi się i skręca. Skręty mają bardzo fajną właściwość, to ona się nazywa według Iyengara squeeze and soak, czyli podczas skrętu mięśnie są jak ręcznik wyrzenane, a podczas wydechu albo podczas rozluźnienia z powrotem idą do swojego normalnego stanu, przy czym zwiększa to ukrwienie, przepływ limfy oraz powoduje, że najczęściej bożki znikają. I z kolejnym wdechem siłą swoich mięśni, kręgosłupa i brzucha unieś kolana w górę i to samo na drugą stronę. Połóż kolana, nie martw się, jeżeli któreś się uniesie, albo jeżeli któreś z swoich ramion delikatnie się uniesie. To jest zupełnie normalne, jeżeli nie jesteś mocno rozciągnięty, rozciągnięta, albo po prostu takie jest Twoje ciało. I z kolejnym wdechem z powrotem unieś kolana w górę i zróbmy z tego finiasę. Czyli wdech, kolana są w górze i z wydechem przenieś kolana na lewo. Wdech, unieś kolana w górę i z wydechem na prawą stronę. I jeszcze dwa razy na każdą ze stron. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I jeszcze raz. Przepraszam, dwa razy. Teraz się okaże, że nie umiem liczyć. I teraz będzie ostatni raz. Kiedy jesteś na prawej stronie, przełóż swoją lewą rękę na prawo i odepchnij się, unosząc w górę. I teraz bardzo łatwo jest przejść na cztery punkty, czyli na kolana i na dłonie. Zarkocisz się. Rozłącz swoje ręce na szerokość Twoich ramion, czyli ani nie z przodu, ani nie z tyłu. Na pewno poczujesz, kiedy jest Ci wygodnie i pamiętaj, że palce wskazujące są równolegle do siebie, patrzą w przód. Na razie stopy zadarte, jeżeli dla Twoich kolan jest to niewygodne, możesz równie dobrze podłożyć sobie tutaj kocyk, ręcznik, cokolwiek, co sprawi, że kolana będą miały wygodnie. Chciałam powiedzieć, kolana nie będą cierpieć, ale nie używajmy takich drastycznych słów. Zadrzyj swoje stopy, łokciami zagarnij przestrzeń, przez to ściągniesz swoje łopatki, unieś kość ogonową i swój czubek głowy, u mnie akurat to jest koczek, ku górze. Postaraj się bardziej wydłużać kręgosłup niż łamać i iść najniżej jak się da, bo to nie o to chodzi. Rozciągaj przód kręgosłupa i Twój brzuch. Z wydechem połóż stopy na macie, wydłuż nogi do tyłu
i zaokrągli swój kręgosłup. Poczuj, że pępek teraz ciągnie w górę. Wdech, głowa i kość ogonowa w górę. I wydech, głowa i kość ogonowa w dół. I jeszcze ze dwa razy. W Twoim własnym tempie. Pamiętaj, że to, co ja robię, jest tylko kanałem, więc nie musisz tego robić tak samo jak ja. I to dotyczy się każdej asany, nie tylko kota i krowy. Dzięki czemu robisz tyle na tyle, na ile Twoje ciało potrzebuje. A nie tyle, żeby ładnie wyglądać albo żeby odzwierciedlać to, co moje ciało robi i co ono potrafi. Następnie przejdź na cztery punkty. Zatrzyj swoje stopy. Delikatnie przenieś ręce do Twoich kolan, aż uniesiesz kolana na tyle, żeby pozostać tylko i wyłącznie na palcach u nóg. Zrób kilka okręgów kolanami. W przód i w jedną i w drugą stronę. Kółka nie są tylko w przód i w tył. Następnie odłóż swoje kolana z powrotem na matę. Przenieś ręce do przodu i przejdź od razu do półdeseczki. Półdeseczka to jest jedna linia od kolan aż po Twój czubek głowy. Jesteś delikatnie poza linią rąk. I z wydechem przejdź z powrotem do tyłu na Twoje pięty. Wdech. Półdeseczka. Pamiętaj, że brzuch jest tutaj aktywny, więc nie opadamy w brzuch, a cały czas trzymamy. I z wydechem do tyłu. To jeszcze nie jest pozycja dziecka. I raz jeszcze wdech. I wydech. Kolejny wdech, przejdź w przód. Połóż swoje stopy. I następnie ugnij swoje łokcie. Bardzo delikatnie odłóż brzuch na podłogę albo na matę. Ściągnij swoje łopatki do siebie. Czoło jest tutaj na macie. Wydłużone nogi. I z kolejnym wdechem pociągnij łokcie i delikatnie w tył. Ugnij swoją klatkę piersiową na tyle, na ile pozwala Ci to bez użycia Twoich rąk. Więc ręce są tutaj tylko i wyłącznie, żeby Tobie dopomóc w ładnej pozycji. Zostań jeszcze chwilę w pozycji sfinksu. Nie sfinksa. W pozycji mini kobry. Tak jak mówiłam, się mam problem z wysławianiem się. Z kolejnym wdechem przejdź delikatnie wyżej. Odepnij się od swoich rąk. Cały czas jednak brzuch leży na macie. I z wydechem odłóż swoje czoło w dół, pokręć delikatnie biodrami w jedną i w drugą stronę, zanim sobie zrobimy jeszcze jedną kobrę. I z kolejnym wdechem jeszcze jedna kobra, unieś się w górę i odepchnij od rąk do czterech punktów i tym razem prawdziwe dziecko, czyli biodra idą na Twoje pięty, ręce zrelaksowane. Czoło na macie, łokcie luźno. Pozostań tutaj na pełen wdech i wydech. I następnie unieś swoją głowę w górę. Unieś się z powrotem na cztery punkty. Zrobimy sobie jeszcze tutaj delikatny skręt. Z kolejnym wdechem unieś swoją prawą rękę najwyżej jak możesz. Nie musi to być równolegle, może to być równolegle do podłogi albo wyżej. I z wydechem, tutaj jest mała przestrzeń, wślizgnij tu swoją dłoń, połóż całe ramię na macie, skroń na macie, wydłuż swoje kości guziczne w tył i możesz pozostać tutaj, jeżeli to już jest wyjątkowo ciężkie dla Ciebie. Jeżeli nie, wydłuż swoją rękę ponad swoją głowę. Poczuję, że skręt jest bardziej wyraźny. Jeżeli to jest wciąż za mało, zrób piąskę ze swojej prawej, połóż tutaj lewą, delikatnie odpychając się, dojdziesz do maksymalnego skrętu. Co być może na dzisiaj nie jest za bardzo wskazane, bo robimy delikatną jogę. I przeciągnij swoją rękę raz jeszcze do głowy, odpychając się, unieś rękę z powrotem w górę i w dół na matę. Zauważysz, że za tym drugim razem jest dużo łatwiej. I druga strona. Wdech, unieś swoją lewą. Wydech, przejdź na matę, skroń. Wydłuż swoje kości guziczne w tył. Jednocześnie zostań tu albo wydłuż swoją prawą rękę ponad głowę.
Albo możesz zrobić piąstkę, odepchnąć się od tej piąstki. Więc zobacz, która pozycja jest dla Ciebie najbardziej wygodna na chwilę obecną. I przenieś swoją rękę przy twarzy. Z wdechem unieś lewą ku górze i z powrotem odłóż na matę. Jak widzicie, w miarę łatwo wszystko i przyjemnie. Połóż swoje palce u nóg. Następnie delikatnie wydłuż swoją prawą do tyłu. Wciśnij mocniej piętę w tył, a aktywuj brzuch. Unieś swoją koronę głowy i wydłuż ją do przodu. Także rozciągamy całą prawą stronę Twojego ciała. I na tyle napręż tą stronę, że jesteś w stanie unieść całą piszczel z nad mat. Jeżeli nie, być może uniesiesz zaledwie kolano. Silny brzuch, silne centrum, silna klatka piersiowa, silne dłonie. Odłóż powoli i to samo z drugim kolanem. Przenieś drugą stopę, mocno napnij piętę, aktywuj brzuch, wydłuż koronę swojej głowy, napnij całą lewą część ciała. To samo zrób tutaj, być może uniesiesz swoją nogę. Oczywiście można ją unieść wyżej, niżej albo pozostawić palce nóg cały czas na macie. Jeszcze jeden wdech i z wydechem odłóż kolano, połóż drugie kolano i przejdź rękoma bardziej w przód. Także jesteśmy poza linią ramion. Definitywnie przenieś biodra w tył, czoło odłóż na matę. Chcemy tutaj znaleźć się w takiej pozycji, żeby biodra były nad kolanami, więc jeżeli na przykład jesteś tutaj, nie poczujesz tej pozycji, na tyle silnie przenieś swoje ręce mocniej do przodu, a nawet tutaj wciśnij swój pępek, żeby aktywować jeszcze bardziej mięśnie grzbietu. Wdech i wydech. I następnie odłóż swoje przedramiona, możesz je przybliżyć do siebie nawzajem, a nawet złączyć dłonie. Przenieś ciało nad nimi, połóż stopy. Wydłuż nogi. Znajdź się w normalnej deseczce, takim typowym amerykańskim planku. Zostań tutaj na jeszcze jeden wdech i wydech. I następnie odłóż kolana, odłóż swój brzuch, odłóż następnie czoło, połóż ręce po obu stronach klatki piersiowej i z kolejnym wdechem jeszcze jedna kobra. I na wydechu 4 punkty. I przejdziemy do naszego pierwszego psa z głową w dół. Połóż swoje palce u nóg nad matą. Powoli unieś biodra, odpychając się od rąk. Przenieś biodra mocniej w tył. Kolana są miękko ugięte, pięty delikatnie opadają w dół. To ma być naturalne opadnięcie, a nie też teraz na siłę staramy się ciągnąć. Chyba, że jesteś w stanie to zrobić tak jak ja. Brzuch ciągnie Tobie wtedy do kolan, szyja jest zrelaksowana, patrzysz się pomiędzy swoje stopy. Zostań na jeden wdech i wydech. Następnie zacznij chodzić piętą, raz jedną, raz drugą w dół, żeby rozciągnąć sobie nie tylko tył nóg, delikatnie poprzenosić ciężar ciała, ale też i rozciągnąć biodra, kolana, łydki, kostki, a nawet palce u nóg. Tym chodzonym krokiem zacznij przechodzić do przodu, aż Twoje stopy znajdą się w takim miejscu, gdzie możesz odepchnąć się od rąk, pozostając tutaj wisząc i cały ciężar ciała jest na Twoich stopach. Kolana są miękko ugięte, brzuch spoczywa na Twoich udach, szyja i obręcz barkowa rozluźniona. Możesz nią tutaj spokojnie pokręcić. Kolejny wdech. Odłóż ręce na uda. Odpychając się, unieś kręgosłup równolegle nad matą. Wydłuż swoje kości guziczne w tył, ale koronę swojej głowy mocniej do przodu, zasysając brzuch. Ściągnij delikatnie łopatki. Weź głęboki wdech. Z wydechem opadnij, zjedź rękoma w dół, rozluźnij cały kręgosłup. I zrób to jeszcze 3 razy spokojnie na Twoim własnym oddechu. Z wdechem wydłuż swoje ciało nad matą, wciągnij brzuch, zasij pępek.
Z wydechem opadnij i zrelaksuj. Jeżeli nie dotykasz podłogi, to no, zupełnie normalne, więc się nie ma. I ostatni dwa wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I z kolejnym wdechem unieś swoje ręce w przód. Przenieś, ugnij kolana, przenieś delikatnie biodra w tył. Pozycja krzesła. Również tutaj chcemy mieć luźne stopy, luźne palce u nóg, ale zasany, aktywny brzuch. Żeby, wiem, moja koszulka tutaj wisi, to nie dlatego, że ja nie oddycham. I na tyle ciężar ciała bardziej na Twoich piętach niż na przodzie Twoich stóp. Zostań tu jeszcze jeden wdech i wydech. I z kolejnym wdechem unieś swoje ręce mocno w górę i spójrz je w górę, rozciągnij brzuch. Opadnij na kością ogonową, żeby chronić lędźwia. Złącz dłonie i przybliż swoje dłonie do serca. Ok, więc sobie przejdziemy przez jedno bardzo spokojne powitanie słońca z dodatkami. Nie jestem wielkim zwolennikiem robienia 150 powitań słońca, kiedy tak naprawdę słońce zachodzi. I już mówiłam to kiedyś wcześniej, że w tych wypadkach raczej powinno się robić powitanie księżyca, żeby łatwiej nam było zasnąć. Ale jest ono ciężkie, robi się 360 stopni dookoła, co może być nieco ciężkie do zrobienia w warunkach domowych. Chyba, że wiecie, w którą stronę się poruszyć. Więc na razie zrobimy sobie tylko i wyłącznie delikatne powitanie słońca. Dużo będzie w nim rozciągania. Jeżeli macie gdzieś swoje książki lub bloczki, to możecie położyć po obu stronach swojej maty, żeby zawsze można było któryś z nich złapać. I stań z przodu maty, mniej więcej taką odległość, że palcami nóg jesteś w stanie dotknąć przodu maty. Jeżeli jesteś tutaj, to dotkniesz, możesz być pewny albo pewna, że Twoja głowa w kobrze wyląduje na podłodze, czego niektórzy nie chcą. I stań prosto, nogi są na szerokość Twoich bioder, kość ogonowa opada w dół, brzuch jest aktywnie wciągnięty, wydłużone serce jak najdalej od Twoich bioder, ściągnięte ramiona, wydłużona szyja. I zazwyczaj, jak mówię, wydłużona szyja nie oznacza to unoszenie głowy, ale bardziej ściągnięcie mostka, brody do Twojego mostka. Zostań tu na jeden wdech i wydech. I z kolejnym wdechem ręce idą szerokimi łukami ku górze, do pełnego wyprostu. Spójrz się pomiędzy rękoma. Jeżeli jest ciężko, to dla Twojej obręczy barkowej rozłącz ręce trochę szerzej. Z wydechem szerokimi łukami ręce opadają w dół, do maty, brzuch na udach, zrelaksuj kręgosłup. Kolejny wdech, unieś ciało nad matą, głęboki wdech. I z wydechem odłóż ręce, ugnij kolana, zrób duży krok lewą nogą do tyłu i odłóż kolano na matę. Ciężko jest wysławianie się. Jeżeli Twoje ręce nie sięgają tutaj maty, możesz spokojnie podłożyć sobie te swoje bloczki, książki, żeby być troszeczkę wyżej. Przejdź prawą stopą, tą z przodu, trochę mocniej do przodu, tak żeby Twoje kolano znajdowało się na linii Twojej kostki, albo nawet troszeczkę za. Zdecydowanie nie chcemy iść przed, bo potem za dużo napięcia jest na przodzie kolana i na więzadłach. Z kolejnym zostań tutaj na wdechu i z kolejnym wydechem unieś swoje kolano z tyłu. Unieś też delikatnie biodra, wydłuż kolano z przodu mocniej w przód, ale pięte mocniej w tył, rozciągając biodra. I kolejny wdech, odłóż kolano i z wydechem pociągnij w górę i rozciągnij. I tak jeszcze dwa razy wdech i wydech, wdech i wydech. Zostań tutaj przez najbliższe dwa oddechy, a jeżeli chcesz poćwiczyć trochę mocniej,
zacznie unosić szerokim łukiem przez przód w górę swoje ręce do wysokiej Anji Asany. Zostań tutaj na wdechu. I z wydechem odłóż ręce z powrotem w dół na matę. Możesz odłożyć kolano. Wtedy przynieś kolano, do pół deseczki. W przeciwnym razie deseczka, jedna prosta linia przez twój cały kręgosłup. I z wydechem przenieś kręgosłup w przód. Połóż na matę. Ściągnij łopatki. Łokcie idą w tył. Z wdechem kobra. Może być niższa, bo trochę wyższa. I na wydechu przez cztery punkty odłóż palce na matę, pies z głową w dół. Zostań tutaj przez najbliższy wdech i wydech. Jeżeli ci to sprawia przyjemność, wtedy pochodź raz jedną, raz drugą piętą w dół. I z kolejnym wdechem spójrz się do przodu. Opcjonalnie możesz również unieść lewą nogę. I na wydechu przenieś lewą nogę do przodu i odłóż kolano. I powtórzymy tutaj tą sekwencję z unoszeniem kolana raz jeszcze. Zostań tutaj na wdechu, możesz przenieść stopę mocniej w przód. Wydech, unieś kolano, rozciągnij swoje nogi w przód i w tył. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I raz jeszcze wdech i wydech. Zostań tutaj na kolejne dwa oddechy. Możesz też odepchnąć się od kolana albo siłą swoich mięśni unieść kompletnie w górę do wysokiej Anji Asany. Jeszcze jeden wdech i z wydechem odłóż ręce w dół po obu stronach stopy. Ugnij kolano z tyłu, co pomoże ci się odepchnąć, przenieść w przód. I z kolejnym wdechem unieś nad matą, wyrusz cały kręgosłup, z wydechem zrelaksuj i opuść w dół. I kolejny wdech, ręce szerokimi łukami idą w górę, tym razem do złączenia. Z wydechem ściągnij dłonie do twojego serca. I to samo zrób na drugą stronę. Wdech, ręce szeroko w górę. I z wydechem ręce szeroko w dół, zrelaksuj przy macie, brzuch idzie na udach, wdech, unieś kręgosłup, wydłuż nad matą i z wydechem opadnij w dół. Zrób duży krok prawą nogą do tyłu i możesz odłożyć swoje kolano albo od razu trzymać je uniesione, bowiem tym razem przenieś swoje ręce do przodu. I następnie w górę wdech i z wydechem w przód. Jedna linia wtedy przez całe twoje ciało, od stopy aż po dłonie. I wdech w górę, wydech w dół. I jeszcze dwa razy wdech i wydech. I ostatni raz wdech. I z wydechem całkowicie ręce w dół. Oczywiście to mogłeś zrobić też tylko i wyłącznie tutaj. I przenieś albo kolano do kolana, pół deseczka, albo pełna deseczka, wyprostowane nogi. Z wydechem znać się w dole. Kolejny wdech to kobra, albo być może pies z głową w dół. I na wydechu znać mi się w psie z głową w dół. Popatrz, może być pies kobra lub pies z głową w górę. Ojej, zły dzień na wysławianie się. Możesz pochodzić przez jeden oddech swoim psie z głową w dół, albo pozostać tutaj bez ruchu, w zależności, co daje Tobie więcej satysfakcji na dzisiaj. I z kolejnym wdechem spuść się do przodu. Opcjonalnie możesz unieść swoją prawą nogę. Na wydechu zrób krok prawą nogą do przodu. I również tutaj możesz albo odłożyć swoje kolano, pozostać w tej pozycji, albo z kolanem uniesionym najpierw z wdechem unieść całkowicie w górę i na wydechu przenieść do przodu, jedna linia przez całe twoje ciało. Wdech, góra i wydech, jedna wydłużona linia. I jeszcze dwa razy wdech i wydech.
Wdech. I wydech. Odłóż ręce, ugnij kolano, co pomoże Ci odbić się w przód. Pozwól kręgosłupowi opaść. Wdech, wydłuż ciało nad matą. Wydech, zrelaksuj. I kolejny wdech. Ręce idą dookoła, ku górze, złącz. I z wdechem przybliż do swojego serca. Zostań na jeden pełen wdech i wydech. Czeka nas jeszcze jedna sekwencja. Więc pamiętaj o tym, żeby dobrze rozdysponować swoją energię. I zaczniemy podobnie jak w powitaniu słońca z wdechem. Unieś swoje ręce w górę, spójrz ją w górę. Na wydechu przenieś biodra w tył, ugnij kolana, zostań na jeden oddech w krześle. Wdech i wydech. Z kolejnym wdechem spójrz się pomiędzy dłoni, wydłuż kręgosłup. I na wydechu opadnij. Przenieś swoje obie nogi do tyłu, znajdź się od razu w deseczce. Oczywiście zawsze możesz wybrać pół deseczkę. Z wydechem zejdź w dół. Kolejny wdech to kobra. Wydłuż swoje ciało. I na wydechu pies z głową w dół. Ewentualnie, jeżeli to jest ciężkie dla Ciebie, zostań w czterech punktach. Spójrz się do przodu. Opcjonalnie możesz również unieść swoją prawą nogę. Z wydechem zrób krok pomiędzy swoimi dłońmi i przenieś stopę delikatnie do prawej ręki. Także rozchodzimy nasze stopy delikatnie na bok. Połóż piętę z tyłu na macie. Postaraj się, żeby to nie był kąt prosty, jak to teraz pokazuję, ale żeby pięta była bardziej z tyłu palców do przodu. Połóż łokieć na swoim prawym kolanie i szerokim łukiem zacznij unosić lewą rękę do góry. Parśvakonasana, pozycja kąta bocznego. Bardzo fajna na otwarcie bioder, na wyćwiczenie kręgosłupa. Mocniej pociągnij swoją piętą z tyłu bardziej w tył. I z kolejnym wdechem pociągnij rękę w górę. Unieś również prawą do wojownika drugiego. Kolano z przodu ugięte jest za Twoją kostką, albo w linii kostki staramy się nie iść kolanem mocniej w przód. I jeszcze zrobimy odwróconego, połóż lewą rękę na udzie, unieś swoją prawą w górę albo za siebie, delikatnie uginając wtedy łokieć. I z powrotem zejdź młynkiem raz jedną, raz drugą ręką w dół. Unieś pięta z tyłu, przenieś stopę do stopy, wydłużony kręgosłup. Z wydechem w dół na matę. Kolejny wdech. Unieś się do kobry, żeby rozciągnąć brzuch. I z wydechem raz jeszcze cztery punkty, jeżeli pies głową w dół jest dla Ciebie ciężki. Zostań tutaj na jeden oddech. I z kolejnym wdechem unieś swoją lewą nogę opcjonalnie, nie musisz tego robić. Z wydechem połóż ją pomiędzy dłońmi i przejdź stopą delikatnie na zewnątrz, do lewej ręki. Odłóż prawą piętę na matę i na początek łokieć kolano. Zacznij unosić swoją lewą. Możesz najpierw znaleźć jedną linię przez całe ciało, albo u mnie zazwyczaj w górze jest troszeczkę łatwiej. Zostań tutaj na pełen wdech i wydech. Znajdź swój ciężar ciała pomiędzy prawą i lewą nogą. I następnie unieś do wojownika drugiego. Spójrz się delikatnie w przód. Upadnij biodrami mocniej w dół. I odwrócony. Tym razem prawa ręka na udo. Lewa unosi się w górę albo nawet za ciebie delikatnie. Unij wtedy swój łokieć. Możesz się spojrzeć na rękę. Albo pozostać z neutralnym kręgosłupem szyjnym. I z powrotem. Szerokimi łukami ręce idą na matę, unieś piętę z tyłu, ugnij kolano, ale tym razem przejdź do przodu. Z kolejnym wdechem unieś się równolegle do maty. Na wydechu pozycja krzesła, ugnij kolana, biodra idą w tył, wydłuż swoje ręce przed sobą albo w górę.
i z wdechem wyciągnij cały kręgosłup ku górze. Spójrz się na dłonie, złącz i przybliż do swojego serca. Zostań tutaj na jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. I następnie przenieś ciężar ciała na prawą nogę. Zrób krok do tyłu lewą i połóż stopę na macie. Znowu chcę, żeby to nie był duży kąt, tak jak widzicie. Nie jest kąt prosty, znowu stopa jest przybliżona bardziej do środka. I jest to niewielki rozkrok. Nie stoimy tak jak na przykład paźwa konasa niż w wojowniku drugim. Ręce na biodra. Najpierw przenieś swoje biodra w tył. Wysuń swoje serce jak najmocniej w przód się da, aż poczujesz rozciągnięcie z tyłu twojej prawej nogi. I wtedy odłóż rękę na piszczel, na kostkę, tam gdzie jest ci wygodnie. Delikatnie wepchnij piszczel kostkę w twoją dłoń, żeby aktywować twoje kolano, żeby stało się miękkie. I wydłuż swoją lewą rękę w górę, pozycja trikonasany. I tutaj możesz pozostać w tej pozycji przez najbliższych 5 oddechów. Jeżeli nie, na najbliższe 4 zrobimy sobie winiasę. Z wdechem spójrz w górę na swoją dłoń, być może odchyli się ona trochę bardziej w tył. I na wydechu przenieś dłoń tutaj, spróbuj złapać swoje ramię, swoją łopatkę, delikatny skręt. Wdech unieś rękę w górę albo trochę w tył. I z wydechem być może dotkniesz swojej łopatki. I ostatnie 2 wdechy. I wydech. To też jest fajne ćwiczenie na balans, bo w trikonasanie nie stoi się za łatwo. I wydech. I ostatni, 5 raz możesz pozostać tutaj, aby jeżeli chcesz jeszcze poćwiczyć siłę swoich mięśni, zacznij wydłużać swoją lewą rękę, także jest ona przedłużeniem twojego kręgosłupa i możesz spróbować dołączyć do niej drugą, także jesteś nad matą. Rozłącz kompletnie i unieś się w górę. Odłóż swoje ręce na biodra. Wdech i wydech. I zmienimy stronę. Ja, żeby nie być do Was tyłem, bo możesz równie dobrze zmienić po prostu nogi, po prostu zrobię, przeniosę się na drugą stronę. Jak widzicie, wtedy moja lewa idzie delikatnie na zewnątrz, żeby złapać balans i stopy były na szerokość biodra. Najpierw trikonasana, wyciągnij swoje biodra w tył, prosty cały kręgosłup, wydłuża się mocno w przód. Odłóż rękę tam, gdzie jest Ci wygodnie. To może być łydka, to może być kostka, to może być tuż pod kolanem. Delikatnie ugnij kolano, jakbyś pchała piszczelą w dłoń. Wydłuż swoją prawą rękę ku górze. Staram się mieć jedną linię od prawej do lewej dłoni. Spójrz się tutaj w górę. I być może 4 winiasy z wydechem przeniesiesz dłoń tutaj. Wdech, góra. Wydech, delikatny skręt. I jeszcze 2 razy, jeżeli używasz winiasy. I na ostatni oddech możesz pozostać w trikonasanie. Albo przenieść teraz swoją prawą rękę nad głową, jedna linia od bioder przez serce, dłoń i spróbować wydłużyć tutaj również drugą swoją rękę. I z wydechem trikonasana unieś swoją rękę, odłóż ręce na biodra, przenieś swoje stopy do środka na mniej więcej tej samej linii, pięty idą na zewnątrz, duże palce do środka. Z wdechem unieś kręgosłup, przysuń swoje pięty do siebie, aktywuj wewnętrzne mięśnie nóg. Na wydechu pozycja wachlarza. Ciało idzie równolegle do maty. Możesz tutaj pozostać, jeżeli masz na przykład jakiś bloczek, coś do podłożenia, to wtedy wydłuż jak w uttanasanie, czubek głowy w przód, twoje kości guziczne mocniej w tył. Jeżeli dotykasz maty całymi rękoma, to zacznij uginać łokcie, powoli zaokrągli kręgosłup, opadając kręgosłupem jak najniżej się da. Pozostań tutaj wisząc jeszcze przez chwilę. Ta pozycja bardzo fajnie rozciąga nam tył kręgosłupa i otwiera biodra. I jeżeli wisisz,
Unieś się z powrotem w górę, przenieś swoje ręce do przodu. Swój ciężar ciała pomiędzy rękoma i nogami i zrobimy taką jakby hybrydę pomiędzy pisem z głową w dół, a pozycją wachlarza. Być może zauważysz, że jest tobie dużo, dużo łatwiej. I następnie przenieś ciało do przodu, ściągnij swoje stopy razem, odłóż kolana i przenieś do pozycji dziecka. Niepotrzebnie się trochę. Ja z powrotem pójdę na matę, tak żebyście mnie widzieli. I następnie unieś swoją głowę. Jak najbliżej maty zroluj się z powrotem na brzuch. I ostatnie bardzo fajne ćwiczenie na mięśnie kręgosłupa. Delikatne wychylenie w tył, czyli pozycja świerszcza. Ją sobie dodatkowo przekreślimy na prawo i na lewo. Więc najpierw wydłuż swoje ręce, połóż je wnętrzem do maty. Odłóż czoło. I następnie ugnij swoje łokcie i da z ugięciem łokci. Nie zauważysz, że klatka piersiowa automatycznie unosi się delikatnie nad matę. I to nie musi być mocne ugięcie, jak pokazuje, ale bardzo delikatne i subtelne. I z wydechem, kiedy rozluźniasz to ugięcie, ciało relaksuje się na macie. I spróbuj raz jeszcze. Sama tylko klatka piersiowa i z wydechem odłóż. I spróbuj to teraz również z nogami. Ugnij łokcie, unieś klatkę piersiową oraz twoje nogi. I z wydechem opadnij. I raz jeszcze klatka piersiowa, łokcie, nogi. I z wydechem opadnij. I zrobię to na przemienie. Z kolejnym wdechem unieś klatkę piersiową, przenieś swoją prawą rękę do przodu, ale unieś lewą nogę. Także prawa ręka, lewa noga. I z wydechem odłóż na matę. I następnie druga strona, czyli lewa ręka, ale prawa noga. Z wydechem odłóż. I tak jeszcze. Dwa razy na każdą ze stron. Odłóż. Następnie lewa ręka, prawa noga. I odłóż. I ostatni raz. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Pozostań chwilę tutaj, możesz odłożyć swoje całe ramiona, tym razem wnętrza dłoni patrzą do góry, odłożyć głowę raz na jednym, raz na drugim policzku, pokręć delikatnie biodrami, żeby rozluźnić lędźwia biodra, które akurat tutaj dosyć się spinają. Następnie odłóż ręce na matę po obu stronach klatki piersiowej i z powrotem przez kobrę unieś do czterech punktów. Przenieś kolana na zewnątrz, duże palce do środka. Przenieś biodra pomiędzy pięty, 12 punktów. Odłóż czoło na matę. Zrelaksuj tutaj swój kręgosłup. Zostań na dwa pełne oddechy. I następnie unieś swoją głowę w górę. Przenieś dłonie na prawą stronę. Mocniej przeciągnij lewą rękę w dal i mocniej wciśnij lewy pośladek w piętę, odłóż głowę. Poczujesz bardzo wyraźne rozciągnięcie, nie tylko na skórze, ale po więzi mięśnia. I z kolejnym wdechem unieś w górę. I to samo zrób na drugą stronę. Ręce idą na lewo, przenieś prawą rękę mocniej w dal, prawy pośladek opuść niżej. Połóż głowę na macie. Zostań tutaj na jeden, dwa oddechy. Następnie unieś głowę, przynieś ręce do przodu. Przejdź na kolana i na dłonie. Ściągnij kolana i przenieś się na plecy.
ostatnia rzecz, którą sobie zrobimy przed króciutką szawasaną. Połóż się tak, jakbyśmy się przygotowywali do mostu. Ale tym razem unieś swoją prawą nogę i połóż stopę na kolanie. Przepraszam. Kostkę na kolanie, stopa jest zadarta i kolano delikatnie ucieka nam na zewnątrz. I następnie unieś swoją lewą nogę i złap się za swoim lewym kolanem. Jeżeli nie sięgasz, to wtedy możesz wziąć właśnie ten pasek, który możesz objąć się i tutaj przysunąć trochę bliżej. Więc tak jak jest Ci wygodniej, tak teraz zrób. Postaraj się, żeby obie stopy były zadarte, więc one nie są tak luźne, jak teraz pokazuję, ale aktywne, co dodatkowo chroni nam kolano przed zbytnim rozciągnięciem więzadeł. Wydłuż swój kręgosłup, czyli kościami guzicznymi, przesuń je w dal, przybieg Twojej głowy w przód, albo odwrotnie, w dwóch przeciwległych kierunkach. O to mi chodziło. Rozciągamy teraz pośladek i zewnętrzną część uda. Każdy wydech możesz przysunąć swoje nogi troszeczkę bliżej brzucha. I powoli opadnij stopą, rozluźnij drugą nogę. I następnie zamień. Czyli teraz unieś lewą, połóż kostkę na kolanie. Kolano delikatnie, lewe ucieka na zewnątrz. Zadrzyj obie stopy, chwyć się za swoim prawym kolanem, albo udem, albo trzymając tutaj pasek i z wydechem przyciągnij do brzucha. I z powrotem delikatnie odłóż swoje stopy. Na ostatnią chwilę możesz, jak na początku zajęć, przekręcić kolana raz w jedną, raz w drugą stronę. Albo zrobić ostatnią rzecz, być może, która Tobie pomoże się bardziej zrelaksować. Jak już to zrobiłeś, rozłącz swoje ręce szerzej niż na szerokość bioder, nogi szerzej niż na szerokość Twoich. Przepraszam, nogi szerzej na szerokość bioder, ramiona szerzej na szerokość ramion i zamknij swoje oczy. Poczuj, jak Twój oddech przepływa przez całe ciało. Ja w tym wypadku się podniosę, żebyście mnie lepiej trochę słyszeli. Zobacz, jak oddech przepływa przez Twoje całe ciało, trochę jak fala. Z wdechem idzie od Twoich stóp do czubka Twojej głowy. I na wydechu od czubka Twojej głowy z powrotem do stóp. Czy jak ten oddech bardziej przypomina dryfowanie na oceanie, fal w te i we w te, niż faktycznie oddech. I ma bardziej tendencję do ukołysania Twojego ciała, umysłu, jego rozluźnienia. Niż aktywacji i relaksacji.
za którymś razem poczujesz, że twoje ciało już jest zupełnie rozluźnione. Że twój oddech nie ma początku i końca. A całe twoje jestestwo rozmyło się z twoją podświadomością. I z kolejnym swoim oddechem zacznij pogłębiać wdech i wydech. Zacznij poruszać palcami u rąk i u nóg. Głową na strony, kostkami, nadgarstkami. Powoli zacznij rozciągać się i przeciągać. Przyciągnij kolana do brzucha i pokołysz się w jedną, w drugą stronę, robiąc swojemu kręgosłupowi mały masaż. Sturlaj się na jedną ze stron do pozycji embrionalnej. I odpychając od mat lub od podłogi, unieś się do pozycji siedzącej, zamkniętymi oczami. Połącz swoje dłonie razem tuż przed sercem. Kolejny wdech, wydłuż swój kręgosłup ku górze. Raz jeszcze wyobraź sobie, że twoje kręgi są wypełnione helem. I kolejny wdech to pokłon. Głowa idzie w dół do twojego serca. Umysł robi pokłon duszy. I zaśpiewajmy jedno om na zakończenie dzisiejszych zajęć. Weźmy wspólny wdech. Mam nadzieję, że będziecie mieć bardzo przyjemny dzisiaj wieczór. Hari Om, Om Tat Sat, Namaste. Dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj na zajęciach. Mam nadzieję, że Wasze kręgosłupy za te zajęcia Wam podziękują, bo było dosyć delikatnie, ale na tyle żwawo, żeby też poczuć niektóre mięśnie. Ja mam kilka informacji takich na koniec, więc nie wiem do kiedy będę prowadziła te zajęcia, ale dopóki nie będę mogła otworzyć z powrotem moich zajęć, pewnie tak długo będę prowadzić. Obawiam się, że to będzie bardziej koniec maja albo nawet początek czerwca, kiedy będziemy mogli z powrotem wrócić do naszych studiów, do normalnych zajęć. Więc ja się cieszę, mam dzięki temu również Was. Więc żeby jakoś rozgraniczyć te zajęcia dla tych, którzy się troszkę spóźnili, postanowiłam Wam we wtorki zrobić takie bardziej intensywne zajęcia. Czwartki to oczywiście medytacja, ewentualnie z kilkoma rzeczami do poruszania się, ale też dosyć delikatnie. I w soboty to będzie joga bardziej łagodna, kręgosłupowa dla tych wszystkich, którzy chcą po prostu porobić jogę, a są w ciąży albo mieli kiedyś przepuklinę kręgosłupową, albo są kilka lat po operacji i cały czas to centrum nie działa tak silnie, jak powinno. Więc dla tych osób będzie to joga sobotnia. Oczywiście zaraz to napiszę w opisie. Jeżeli chcielibyście ze mną robić więcej rzeczy, to jest parę spraw, które chciałabym poruszyć. Codziennie rano od poniedziałku do soboty robię poranne wyzwanie z jogą i nie tylko. To są takie moje zajęcia na rozruszanie ciała. Najczęściej jest to joga z
paroma minutami medytacji, ale czasem wykonuję też ćwiczenia fitness, czy też czasem puszczam muzykę i robimy sobie taneczną medytację, którą są moimi autorskimi zajęciami, które polegają na właśnie połączeniu tańca zamiast jogi i na końcu medytacji lub szawasany. Więc jeżeli nie wiecie, z czym to się je, jutro o godzinie 17 robię takie darmowe zajęcia, jak właśnie te w wydarzeniu weekendowy rozruch, czyli taneczna medytacja w domu. Można przyjść, sprawdzić, zobaczyć, czy Wam się to podoba. Również to będą regularne zajęcia na mojej stronie. Więc zapraszam jutro na 17. Jeżeli chcecie dołączyć do porannego wyzwania, to napiszcie mi, bo to jest wyzwanie odpłatne. Tutaj biorę 5 zł od zajęć i mamy je przez 21 dni, więc można każdego dnia poćwiczyć, zrobić coś zupełnie innego, a w niedzielę daję zadanie domowe, które możecie wykonać, możecie je opuścić, zazwyczaj gdzieś tam z pola medytacyjnego, czy też psychologicznego. Wydaje mi się, że to są fajne rzeczy. I ostatnia rzecz, jeżeli Wam się zajęcia podobały, to macie dwie opcje. Możecie mnie wesprzeć finansowo, w opisie wydarzenia podałam mój numer konta i co w tytule można wpisywać. Są to darowizny, więc możecie wpłacać cokolwiek od 5 zł do ile Wam się wyśni, ile macie na koncie. A druga, możecie mi też pozostawić opinię na stronie. Jak wiadomo, teraz wszyscy bazują na opiniach i są one ważne, więc po prostu na stronie klikacie po lewej stronie na recenzję i następnie dodaj opinię, czy też przekaż opinię i możesz wtedy powiedzieć, czy Ci się podobało, czy też Ci się nie podobało, bo jeżeli nie, to ja jestem w stanie to poprawić. I już naprawdę tyle. Kończę. Dziękuję Wam bardzo, że byliście i życzę miłego reszty weekendu. Namaste.